Ten odcinek to jest złoto. Jak on nie zrobi miliona wyświetleń w rok, to kupuję świnie do domu i nazywam ją Grażynka. Lecimy! Dzień dobry! Gościu tam sobie robił. DJ-kę. Siemano. Siema. Co Ema. Ty. Karolek? Siedzę. Ty. A co? Ty, to jest ten youtuber. Tak, Karolek i ty, no. Czekaj, bo ja muszę... Ej, mogę sobie screena zrobić? Możesz. Jesteście w szkole? No. Dobra, co robi skater Karolek? To ty wtedy wszystkim oczko puszczałeś. Siemanko, Siwolek 95 z tej strony. Chyba nie muszę mówić, że jak najlepszy sprzęt to tylko od SteelSeries, co? Nowa generacja słuchawek od SteelSeries, najpotężniejszy model. Arctisy nowa, siódemki bezprzewodowe oczywiście. Wyposażone najlepiej jak się da, między innymi w aplikację Sonar. Najlepszą na rynku, jeśli chodzi o ustawianie dźwięku. Posiadają też super Game Duck, świetnie tłumią hałas, po prostu... No, turbo kozaki, tutaj macie też jeszcze jakby minimalnie tańsze wersje, czyli Arctis Nova 3 i Arctis Nova 1. Tańsze, jeżeli nie chcecie wydawać tyle pieniędzy na słuchawki, również je polecam. Ale to jest... I to coś wspaniałego. Apex Pro Mini. Najszybsze switche na rynku, niesamowite. A jak się z tego strzela? O Boże! O jest! W pełni nadająca się klawiatura do grania na najwyższym poziomie. Wiem, o czym mówię. Na co dzień siedzę w Counter-Strike'u. Karrigan właśnie z zespołu Face. No, wygrał ostatniego Majora w Antwerpii właśnie za pomocą klawiatury Apex Pro Mini bezprzewodowej. Także idealnie nadaje się do gier i grania na naprawdę najwyższym poziomie. A, no i w nowej klawiaturze można przypisać dwie opcje pod jeden klawisz. Polecam serdecznie. Korzystajcie. Link pod spodem, także klikajcie. Siema. Siema. Siema, gdzie jedziecie? Co tam nagrywasz? Odcinek za Megle. Do Wrocławia jedziemy. O, do zoo. Jakieś meczy? Do zoo. Do zoo, do Wrocławia, czyli wracacie do siebie, o to chodzi. Pokaż. Czy młody powiedział do mnie, wypadaj, pokaż film. Ja pierdolaj, chcę ci opowiedzieć kawał, mogę? Jak się nazywa człowiek, który straszy dynię? Strach. Srak? Jak? Jeszcze raz? Strach. Nie. Bu dyń. A ja? Karolek? Siemano, co robisz? Ej, streamujesz albo nagrywasz grupa na YouTube? Nie mogę ci wrucha powiedzieć. Chcę ci opowiedzieć kawał. Mogę? No dawaj. Jak się nazywa osoba, która łowi mak? Kurwa, to jest jakaś rozkmina poważna. Lekka. Mogę? No dawaj mów, no nie, nie zgadnę. Makłowicz. Teraz moja kolejna kawał. No, proszę bardzo. Wchodzi baba do windy, a tam schody. A ja wchodzi baba do windy, a tam wąż myje nogi, co ty na to? Nie no, mój lepszy. No chyba nie. Siemano. Siemano, jak tam? Siemano, co robisz? Siemano, co robisz? Nic, siedzę, Pawluch. Tak agresywnie tak siedzisz? Tak agresywnie tu, siedzisz, Pawlu. Zamknij mordę, Pawluch. Dobra. Mówisz w pierdolach? Co jest? Co robicie? Czyżby dzisiaj wagary? Wagary dzisiaj? Nie. Co robi lekarz na polu minowym? Jak to było? Witaminy! No i wszystko w temacie, teraz ważne. Dobra, okay. Zmienimy się miejscami. Co tu się dzieje? Czym się różni Juventus i Legia Warszawa? Lech Poznań. Ale tak, czym się tak, różnią? Czym tak, się tak, różnią? No tak, Lech Poznań lepszy, wiadomo. Ale czym się różnią? Juventus to stara dama, a Legia to stara, wiadomo co. Dobra, dobra! Nie! Skarolek. Ej, co tak niemiło? Ile ty masz lat? 17? Tak, 7, no wiadomo. Pisz na tych cegłach, że taki twardy humor, czy co? Siema. Siema, Karolek. Co tam staje się złotem? Midas. Midas, ulala. A firanki wyprane? Czy firanki są wyprane? To będziesz. Siema. Tylko spokojnie, po cichutku siadamy. I uwaga, leci kawał. Jak się nazywają osy, które oszukują? Nie wiem. Cheetosy. Aha. O kurde. O kurde, co robisz? O kurde, co robisz? Czemu ja widzę czemu ja widzę chwilę to panie ciebie, co się dzieje? Wytrzyj ten kurz z tych klawiszy. Wytrzyj ten kurz z tych klawiszy, opiewa już, koniec. Koniec, palce ci się skleją. Koniec, palce ci się skleją do tego laptopa. Co robicie, w szkole jesteście? Tak. Co to za luźna lekcja? Chyba religia. Angielski. Angielski, no to hello, my name is Karol. Como estas? A to nie mój telefon, tylko ich. Poza tym nie rozumiem, bo Maria, Karolek.
Proszę pani! Dzień dobry! Dzień dobry, proszę pani! Hello! My name is Karol! Cześć, tato! Hello! Ja mogę opowiedzieć dowcip? No, jasne! Jak wita się mleko? Mleko wita! Brawo, nara, nara! W szkole se siedzą, nauczycielka nie chce pogadać. Dlaczego? Co się dzieje? No pogadajcie trochę! Aha, i ustalmy jedno. To nie ja demoralizuję młodzież, ja tylko dzwonię. A to, że ktoś używa telefonu w szkole, nunu... Streamer! Który? Paryż ten jakiś z YouTube? Ta, z YouTube, który? Czekaj! Dura! Pierdyle, co tam się dzieje? Luzuj lejce. Dobra, czekaj, mogę opowiedzieć ci kawał. Wiesz, czemu woda nie zdała egzaminu? Nie. Bo oblała. Ej, a ty jesteś ten z YouTube? Nie. No tak. Streamujesz? Nie. Jezu, co robicie? A nic, ze szkoły przyszliśmy. No i fajnie. Cześć, witam. Cześć, co tam u ciebie? Co robisz? Jesteś może fanem Harry'ego Pottera? Co, chcesz sprawdzić mój piorun? Nie, ten, stworzyłem taki quiz. Aha, myślałem, że to coś hardkorowego, przepraszam. Myślałem, że trolujesz coś. Ale widziałeś wszystkie części? Widziałeś wszystkie części? Wszystkie, ale dawno temu. Pierwsze pytanie. Kim był książę półkrwi? Nazwę cię Maciek. Będę ci punkty wpisywał. Może Maciek będzie ok. To był Severus Snape. Severus Snape, ok. Jakie było pierwsze zadanie turnieju Czara Ognia? O, czwarta część. Dobra, strzelam, że jaja były później. Ale dobra, niech będzie, że jajka. Może smoczy jajko. Tak, świetnie. O! Jajka. O kurczę, no co tu się dzieje? Co to za wagary zamiast do szkoły? Ale my już skończyły się. Na pewno, o 13.30. Jak lekcje są zawsze do 15. Oglądam cię codziennie. Wow, naprawdę. W której części pojawia się ojciec chrzestny Harry'ego? W więzieniu Azkabanu. Siema! Dokąd podróż? Dobra. Czekajcie, dokąd podróżujecie? Karolek! Siema! Karol! Słuchajcie! Ejka, hej, hej! Słuchajcie, bo opowiadam kawał! Słuchajcie, ja pierdyle, ale impreza! Czekajcie! Czekajcie! Nie ma! Albo rozmawiamy, albo kultura! Albo dokąd buciany chodzą na zakupy? Do żabki chciałem powiedzieć. Do żabki! Czwarte. Ile jest strażnicy Azkabanu to? Dementorzy. Siemano. Co tam robisz? Co się dzieje? Co? Co mówi? Jestem... nie, wiesz co? Ja ogólnie pracuję jako mechanik samochodowy i chciałbym ci żart opowiedzieć. Ja znam bardzo dobrze te żarty. Na pewno nie znasz, bo chciałem cię zapytać, ile zarabia mechanik. Nie wiem, dużo, wiem tylko tyle. Cztery koła. Nie jest źle. A myj ten makijaż, dziewczyno. Miejsce, gdzie było wszystko, czego potrzebowałeś. Pokój życzeń. Tak jest, kurde. Ile szczoteczek do zębów posiada dentysta? Wszystkie. Stomatologiczne. A, stomatologiczne, no oczywiście, że tak. To ja ci może pomogę po prostu. Jak nazywano zwykłych ludzi w Harrym Potterze? Mugole. Karolej! Siemano. Co ty, nie w szkole? Co się dzieje? Ja skończyłem lekcję o 12.25. Dobra, każdy tak mówi, a... Naprawdę? Naprawdę, jestem w technikum w czwartej klasie i skończyłem lekcję o 12.25. Jaka była twoja ostatnia lekcja? Ostatnia lekcja była to zawodowa i miałem na nim A miałeś matematykę dzisiaj? Nie, dzisiaj niestety nie miałem. A wiesz, jak piją matematycy? Jak? Na potęgę. Macie inną strefę czasową, chyba że jeszcze tak ciemno. Nie, jasno właśnie. Chyba że na ryby idziecie, a nic nie wiem, że jasno się na ryby chodzi. Ej, czy ty jesteś cuberem jakimś? Tak, jestem. A mam pytanie do was. Wiecie, a propos ryb, przez jakie te ryby można skakać? Nie. Przez płotki. To Harry dał z Gretkowi pod koniec drugiej części. Skarpetę. Co tam robisz? Co to za puchary? Tam... Na lekcji siedzę, ci powiem. Na lekcji? Te puchary z tyłu tam ze szkoły przyszły. Rozmawiam. Proszę poczekać. Ale ja rozmawiam, no chwilę. Nie, włączaj to i sobie szukaj szkół.
Ale rozmawia z panem od szkoły, nie? Pan jest od szkoły? Tak, dzień dobry, dzień dobry. Jak tam w tej szkole? No ja cieszę się, że znalazł pan 15 minut w tym swoim naprawdę zapracowanym życiu na tego kola, żebyśmy porozmawiali o tym, jaką szkołę wybierze pan później. Także ja miałbym tylko prośbę, żeby zadzwonił pan, żeby... A jakie pan polecał? Technikum, liceum? Ja polecam technikum żartów i mam dla pana taki żart przygotowany. Może być? No dawaj, dawaj. Jak się nazywa żona pszczelarza? To musi być pani Ula. Suche, stary. Co on powiedział, suche jak twój stary? Ja go ratuję na lekcji, bo pani do niego, że ma się wziąć za robota. Tak... Jakiego patronusa ma Harry Potter? Łanie. Dobra, zaliczymy. No. Sarna. Łania, jeleń, reniszer, Daniel. Dobra, wszystko bym zaliczył. Daniel, Łukasz, wiadomo. Jeszcze mam quiz o kampanii wrześniowej podczas II wojny światowej. Dobra, dobra, dziękuję.